Siemano, z tej strony Esteban, a to jest kolejny odcinek na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla Was widzowie. Kolejny konkurs, ponieważ zawsze jak jest odcinek, to jest konkurs. No i muszę nadrobić te zaległe filmy, więc dzisiaj na końcu tego materiału prawdopodobnie parę tych filmów na szybko wylosujemy, więc oglądajcie do końca, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, komentujcie, lajkujcie, jak chcecie wygrać oraz używajcie kodu Esteban na stronie GeForce Skins, bo mój kodzik daje Wam 5% dodatkowo do wpłaty. No a możecie, tak jak widzicie, wpłacić dosłownie każdą metodą płatności. A Wy, widzowie, tak jak widzicie po miniaturce, był Mergani, był Ginolt, był Nex, ale nie było jeszcze pana Bandurskiego. Skrzynia Bandury 40 zł kosztuje. Robię sobie taką serię, nie? Ze skrzynkami właśnie youtuberów. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzisiaj tańsza skrzynka, bo skrzyneczka Bandury, ale za 5 takich skrzynek będziemy płacić 200 zł, więc to też nie jest, wiecie, to też nie jest skrzynka najtańsza i będę sobie wszystko zostawiał i zobaczymy, ile po prostu nam odda. Mieliśmy 7600 mieliśmy około. Także zobaczymy, jak na koniec będzie moje saldo wyglądało. Myślę, że fast mode'em będziemy to otwierać, bo no bo trochę to może potrwać. Jeśli trafimy jakąś kostkę, już tej skrzynki trafiłem, tego Boreal Foresta. No i mam nadzieję, że w tym odcinku coś podobnego również uda się trafić. Będziemy robić też z tą skrzynką bitwy, więc oglądajcie do końca, jak jesteście ciekawi, jak skrzyneczka Bandury w takiej większej ilości oddaję. No ale póki co jeden raz chyba było do przodu, a tak to tak średnio bym powiedział ogólnie. Są tutaj naprawdę spoko itemki w tej skrzynce, no ale czy my jakikolwiek trafimy? No na pewno te P90 to jest dobry itemek. Pamiętajcie też, że skrzynka kosztuje 4 dychy, więc to nie jest jakaś cena, powiedzmy, wygórowana, ale no liczymy na coś więcej. Na przykład te dwa skiny to są dobre dropy, nie? To są dobre dropy, ale reszta, na przykład zobaczcie, no reszta niestety bardzo źle. Więc liczy się niestety ogólnie całość tej skrzynki, a nie tylko ten najlepszy item. Chociaż teraz zobaczcie, sam Kaiman 235 zł, to jest bardzo dobry drop. To jest skrzynka za 4 dychy, daje mi skina za 230. To jest naprawdę dobry drop, ale no reszta tych itemków nie była w stanie jakby zagwarantować takiego dużego profitu, jak ja bym chciał. No myślałem, że kostka na koniec, ponieważ teraz przechodzimy do bitwy. No niestety, póki co Bandura, pan Patryk Bandurski, no tak średnio, nie? Tak średnio, no to co? Lecimy, widzowie, 20 skrzynek Bandury na 4 graczy, 800 zł. No może to trwać, może ten odcinek długo trwać, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że coś fajnego trafimy w tej bitwie. No i że przełożymy to oczywiście na wygraną. Mamy 3800, czyli powiedzmy 4600 mamy. No i przy okazji tej bitwy... Aha, kurczę, to mi zniknęło tutaj. Chciałem to posprzedawać, tej temki, ale dobra. Oglądamy. Okej, okay. No i zobaczcie. Pierwsza skrzynia, bot chat, dropi skina za 150 zł. No ma potencjał. Naprawdę ta skrzynia ma potencjał. Ale czy my go wykorzystamy? No to już się za chwilkę przekonamy. Trafiamy rękawiczki za 400. Bot Henry też trafia. No i tutaj już jest naprawdę gruba pula. Widzowie, tu jest gruba pula. Tu jest naprawdę gruba pula. Aktualnie rywalizujemy z Henrym. Ale jajca. Zobaczcie, tyle skrzynek otworzyłem i nic nie dawało. Cyk, bitwa, rękawiczki za 400, kałaszek za 150. No na razie powiem tak, na razie przegrywamy z Henrym bardzo, ale to bardzo malutką przewagą, chociaż teraz nadrabiamy awupką. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. No i widzicie, dobra, 10 skrzynek za nami, 10 przed nami, więc jeszcze jest szansa. Trafiamy kałacha, ale niestety w gorszym stanie. Ale 130 zł to nam daje cały czas, wydaje mi się, że przewagę nad botem Henrym. No bo te boty, które tutaj... Wow, naprawdę wow, widzowie. Co to jest za drop? Skrzynia za 4 dychy dała mi już rękawiczki, kosę, skina za 130, skina za 5 dych. Kolejny skin za 6 dych.
No powiem wam szczerze, że jest naprawdę zajebista bitwa. Pyk, kolejne dobre skiny. No i tak możecie mi podbijać. Dziękuję, fidujcie mnie, fidujcie mnie. Okej, okay, to mi się podoba. Kurczę, zobaczcie. Skrzynia 4 dychy, przypominam. Skrzynia bandury warta 40 zł. No powiem szczerze, że jestem naprawdę w ciężkim szoku. Jestem naprawdę w ciężkim szoku, jak ta skrzynka tutaj nam oddała. No nie zapowiadało się tak na otwieraniu tych skrzynek. Nie zapowiadało się, jak otwierałem te skrzynki, ale na bitwie, no zobaczcie, jak pięknie my tutaj zgarniamy. Z 800 2900 zł, widzowie. No powiem wam szczerze, że jestem w szoku, jak oddało. No i co mam więcej powiedzieć, widzowie? No sami zobaczcie, jaki będziemy mieli profit już w tym momencie. Mieliśmy 7600, no znaczy profit, no może wiecie, te skrzynki tam też niestety troszkę pozabierały, ale 8,5 koła mamy, mimo tamtych skrzynek. Także zobaczcie, że skrzynia bandury, no tak jak sami widzicie, ma naprawdę fajny potencjał. No i myślę, że na sam koniec dajmy sobie compact mode, fast mode i zobaczmy. Jest uspik, jest awupka. 138, okej, okay, lipy nie ma. Są dwie meczki, tutaj też lipy nie będzie. 160, ale i tak strata niestety. Dobra, na tym zakończymy. Jest profit, to jest najważniejsze. Dzięki wam widzowie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. No i nie odwiedź.